Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj zadamy sobie fundamentalne pytanie, które dogłębnie zbada nasze ulubione uniwersum, a mianowicie o czym tak naprawdę jest seria Halo. Czym jest Halo, to oczywiście wszyscy wiemy. Ludzkość, wojny w kosmosie, super żołnierze i potem inwazja obcych, zjednoczenie się, walka z kosmitami i zwycięstwo takie tam mniejsze czy większe, skomplikowanie sprawy po stronie kowenantów, nadanie im jakiegoś znaczenia większego, większych osobowości, skomplikowanie sytuacji politycznej ze strony tych niby prostych złych i potem to wszystko się oczywiście rozwija w kolejnych kontynuacjach, w kolejnych sequelach i to buduje całe nasze ulubione uniwersum, gdzie są takie charakterystyczne rzeczy jak wielkie kosmiczne instalacje, jak super żołnierze w niesamowitych pancerzach, jak super zaawansowane przymierze obcych, złych ras, tak? Czy na przykład wielka technologiczna tajemnica kryjąca się u podstaw wszechświata, porządku, ładu w galaktyce, czy nie wiem, tutejsze zombie, będąc oczywiście potopem i mające jakiś swój tutaj gimmick, odróżniający się trochę od typowego pojęcia tego typu przeciwników w ogóle w innych mediach, w innych dziełach popkultury. Bo generalnie zadając takie proste pytanie, o czym jest Halo, to można by to wziąć bardzo jednostkowo, bardzo indywidualnie i powiedzieć, no Halo 1 Combat Evolved było o odkryciu tajemnicy prekursorów związanej z tytułowym Halo, tak. A Halo 2 było o rozłamie w szeregach Covenantów i pokazanie, że oni nie są wcale takimi jednostronnymi, złymi potworami z kosmosu, jakimi się wydawali w pierwszej części. Albo Reach jest o bohaterskich czynach i wzorowej, heroicznej postawie w obliczu, nie wiem, apokalipsy, można tak to nazwać, nadciągającego ewidentnie i nieubłaganie, nie wiem, końca świata, można tak to określić w przypadku takiej skali, jaką się posługujemy zwykle w Halo. A nie wiem, Halo 4 o dojrzałej relacji między postaciami i Master Chiefie, który musi ogarnąć nowe dla siebie uczucia i zdecydować się, jak się z nimi czuje i jak sobie może radzić ze stratą kogoś najbliższego w życiu, bo to na to w sumie wychodzi. No, każda gra jest o czymś opowiada, ale ja dzisiaj pytam bardzo ogólnie, no bo tak na szybko nie będę wymyślał głównego motywu dla ODST-ków, Halo Warsów czy godnej pożałowania piątki, ale dzisiaj zepniemy to sobie wszystko klamerką i po takim drobnym wyszczegółowieniu poszczególnych części to zastanowimy się jednak ogólnie. Nasze Halo, jaki jest motyw przewodni, co było jakimiś inspiracjami dla twórców, poza oczywiście jakimiś bardzo oczywistymi rzeczami w stylu alienów czy super żołnierzy Ultramarines, tego typu dupereli, ale chodzi mi o jakieś przesłanie, jakiś motyw przewodni, czy możemy coś z tego wyczytać. No i zaskakująco, czy może dla niektórych nie, tak, jest coś takiego w naszej serii gier, w naszym Halo. I to jest, uwaga, musimy się zastanowić nad symboliką obraną właśnie tutaj w najbardziej charakterystycznym elemencie. Najbardziej charakterystycznym elementem jest to, co jest na każdej okładce Halo. I nie chodzi mi o Master Chiefa, chodzi mi ogólnie o Spartanina, o koncept super żołnierzy Spartan. Spartanie, powtarzam jeszcze raz, to są oczywiście nawiązania do najlepszych wojowników w historii, legendarnych Spartan walczących w mitycznej liczebności 300 na milionową armię perską pod zakorzenionymi powszechnie w świadomości naszej Termopilami. I to jest to, legendarni wojownicy, najlepsi na świecie, najlepsi w historii, tak powiedzmy, i ten konkretny, najbardziej, jakby to powiedzieć, kultowy moment ich chwały. Tutaj musimy szukać tego, co twórcy pierwotni i obecni chcieli nam najbardziej powiedzieć w kreacji naszego uniwersum. Bo co by nie mówić, Covenanci jak przylecieli, to we wszystkich źródłach pokazujących te wczesne walki kompletnie zamiatali ludzkością. Tak samo było z Potopem, Potop pozamiatał i Covenantami, i prekursorami, i Forerunnerami, i ludzkością. I to też jest niesamowity przeciwnik. Tak samo w obecnych czasach mieli być prekursorzy, czy no, te głupie nazwy, nie wiadomo jak przetłuczone. Chodzi mi oczywiście o Forerunnerów i
Prometean, to ich wojsko, to też było coś ciężkie do powstrzymania i takie niesamowite widmo takiej klęski wiszącej nad nami, co zawsze gdzieś tam się znajdowało i to było takie niesamowicie przepłacające. W Halo 3, gdzie mamy kulminację kilku gier, taką wiecie, najbardziej kulminacyjną ze wszystkich gier, mamy ten moment tam, no to ja czułem, jakby się już wszystko miało walić, jakby wszystko zmierzało ku końcowi, wszystko się ładnie spinało i ten ostateczny moment, kiedy te wszystkie potęgi ze sobą się starły i my, taka malutka pchełka, tam wkładasz ten przysłowiowy kijek w szprychy tej całej machiny i to wszystko się o siebie ociera i jakoś przewraca na glebę i był ten niesamowity moment i po prostu to było to. To był motyw. Główny motyw za Halo. Uwaga, mówię to teraz. Beznadziejna walka z przeważającymi siłami wroga, ale wciąż trzymanie się nadziei i znajdowanie sposobu. No bo mimo, że legendarni Spartanie przegrali tam pod Termopilami, wszyscy zginęli, to przeszli do historii, żyją po dziś dzień. Są inspiracją dla niezliczonych tworów popkulturowych, no i w takim świecie stworzonym jak Halo zostali wyróżnieni w pewien sposób, żeby zainspirować powstanie kogoś jeszcze doskonalszego od nich. No jakby na to nie patrzeć, to jednak Spartanie, nasi growi z programu Spartan, to są ostateczne osiągnięcie w byciu super żołnierzem w całym tym uniwersum. Nikt nie zrobił nikogo lepszego. Nikt nie osiągnął więcej, jeżeli chodzi o fizyczność, o sprawność bojową, o mentalność. To są ci najlepsi wojownicy w historii. I cały świat, zainspirowany Termopilami, gdzie walczymy z przeważającymi siłami wroga, ale każdy nasz żołnierz jest wart 1000 żołnierzy przeciwnika. Nie muszę chyba nawiązywać idealnie do niektórych liczb, no bo Spartanie też byli selekcjonowani, Spartanie, kandydaci na Spartan w uniwersum Halo, dr Halsey segregowała i wyróżniała w wieku właśnie 6 lat. To wiedzieli Spartanie w starożytności, wiedzieli, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć szkolenie na żołnierza, na wojownika. To jest ten moment przełomowy, kiedy coś zaczyna się wykluwać w umyśle młodego człowieka, coś się zmienia w jego fizjologii. I to samo jest podjęte teraz. Pierwotnym planem dr Halsey było oczywiście wzięcie 300 kandydatów. Miało być 300 Spartan. Jakby to brzmiało, ale okrojono tę liczbę. Przedziały numeracji Spartan mieszczą się między 100 a 150. Potem jeszcze były różnego rodzaju cięcia i była jeszcze połowa. Przez co no, część kandydatów przydzielonych w galaktyce nie zostali oni dowiedzeni, nie zostali porwani, nie zostało przełożone na nich podłożony za nich klon, który miał umrzeć niedługo, a numery się zachowały i była ta liczba 75, która została potem oczywiście uszczuplona przez nieudane operacje, a potem przez walki. No i przechodzimy dalej do tego. Uwaga, mamy Spartan, którzy, no kiedy zaczyna się ta cała historia z Covenantami, no to zaczynają niesamowicie ginąć. Wcześniej byli niesamowicie skuteczni, nie do powstrzymania i to była po prostu już wygrana walka z insurekcją. A tutaj nagle pierwszy Spartanin zginął w pierwszym kontakcie z przeciwnikami. To było bardzo ważne, to pokazało bardzo mocno wszystkim żołnierzom, wszystkim super żołnierzom, z czym tak naprawdę mają do czynienia, z jaką potęgą przyjdzie im się mierzyć. Jakie duże to będzie wyzwanie. Kiedy pierwszy poległy w ich szeregach wiąże się właśnie z pierwszym takim niepozornym i trochę, wiecie, nie będącym w pełni potencjału swojego wrogiem przy pierwszym kontakcie z obcą rasą. No i potem obrósł ten mit. Spartanie mają całkowitą w uniwersum całkowity potencjał, żeby stać się legendarnymi, po prostu mitycznymi postaciami, w które nie każdy musi wierzyć. Spartanie nigdy nie giną. Po prostu mogą zaginąć w akcji. Mogą zaginąć w akcji oczywiście, ale ta propagandowa dyrektywa ONI, żeby nie przyjmować do wiadomości oficjalnej, że ktokolwiek zginął mimo oczywistych przykładów, jest idealnym nawiązaniem do sukcesu starożytnych Spartan, kiedy wszyscy przegrali, wszyscy zginęli. I to jest jakby, no, patrzeć na to chłodno, jednoznaczna porażka. Ale potem
zostali, bo oczywiście zainspirowali inne państwa miasta, Ateny i wszystko tam dalej leżące, żeby się zjednoczyli przeciwko wspólnemu wrogowi i to był sukces Spartan. I to, że do dziś o nich się pamięta i praktycznie o nich się robi gry, można tak powiedzieć, w bardzo dużym uproszczeniu. I tak samo legenda Spartan w uniwersum Halo jest niesiona dalej, między innymi przez te propagandową dyrektywę, jakby to nie mówić, ale taką rolę to właśnie spełnia i mamy oto. Dlatego też trochę jest ciężko kontynuować Halo. Swego czasu mówiłem, jak jest mój pomysł, żeby w tej chwili kontynuować Halo, żeby powrócić do głównego motywu i dawnego ducha trochę przywrócić to, co wyróżniało Halo. No bo pozbyliśmy się tych wielkich zagrożeń, nie ma potopu, nie ma kowenantów, kowenanci padli na ryj. I mieliśmy tego idealny przykład, na przykład w piątce, która pokazała, nie no, patrzcie, w naszym uniwersum nie ma już z kim walczyć. Tutaj właśnie ostatnie resztki kowenantów złych padają na ryj. Bardzo było ważne, żeby wprowadzić nowe zagrożenie i mieli być tym forerunnerzy, tylko że no, jakimś takim założeniem bardziej kameralnej historii w Halo 4, w historii o jednym statku, o naszym bohaterze, powiedzenie o nim coś jako o człowieku i o jego sztucznej inteligencji jako o człowieku, to jednak można by się zastanowić, czy ten jeden dydach w tym wielkim superstatku dałby radę pokonać zjednoczone siły UNSC i tych dobrych kowenantów Arbitra. Można by się tak zastanawiać, ale tu chodziło troszkę o coś innego. Trzeba było powstrzymać katastrofę, która się działa, trzeba było pokazać drogę Master Chiefa, to jak on sobie radzi, kiedy jest już takim artefaktem starożytnym, z którym nie wszyscy się już do końca liczą. I to była też historia mająca trochę inny wydźwięk. No a w Halo 5 to już praktycznie, nie wiem... Ci Guardianie mają być naszym wielkim zagrożeniem, mamy się ich bać, ale w sumie co taki Spartanin może temu zrobić? Wskoczy na to, nie wiem, przejmie, wysadzi, zdetonuje. Mamy historię Spartan, którzy samodzielnie rozwalali całe statki Covenantów, ale no w to byłem w stanie uwierzyć, a w tych Guardianów ja no nie wiem, jak ich fabularnie poprowadzić, tym bardziej, że piące zostali pokazani koszmarnie i o tym też już zdarzyło mi się mówić. Tak więc, jak już nieraz powiadałem, bardzo ważnym wprowadzonym elementem w Halo Wars 2, gdzie, ale właśnie tam, byli wygnańcy, banished, całe wojsko Atrioxa, które może spełnić rolę, którą kiedyś pełnili zwykli kowenanci i który może pociągnąć na swoich barkach cały motyw przewodni Halo. I oby to się zdarzyło w Halo Infinite, trzymam za to kciuki, oby... Znowu mówiąc o przyszłości Halo, schodzę na taką negatywną i pesymistyczną nutę, no ale oby to wszystko wyszło na prosto, oby ten motyw przewodni wrócił do nas i oby rozwinął skrzydła i oby było tylko lepiej nam. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć. So much black ink. Six has made entire militia groups disappear.